Witam was, moi drodzy, serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Danganronpa Trigger Happy Havoc. Kochani, tego odcinka miało dzisiaj nie być. Powiem wam szczerze, ze względów technicznych, jak i ze względów braku czasu, po prostu się nie wyrobiłem z odcinkiem. I w tej chwili, podczas sprzątania i ogarniania sobie tutaj w swojej pracowni, stwierdziłem, huk, może zdążę, jest godzina 15:28, może uda mi się jeszcze nagrać ten odcinek do godziny 18:00, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, mam nadzieję, że zdążę. Jeżeli nie, to będzie to odcinek na niedzielę. Dobra, mamy tutaj, jesteśmy przed rozprawą, więc pogadajmy sobie ze wszystkimi, zobaczmy, co mają do powiedzenia. Ja już podejrzewam mniej więcej, co tu się mogło stać. Zobaczymy, czy moje domysły będą takimi, jakimi zaplanowała gra. Spokojnie, jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy jesteś mordercą. Może, ale wszyscy tak uważacie. Tak więc, tak jak wam mówiłem wcześniej, głos ten taki jakby w myślach zostaje, a resztę typu Monokuma i tak dalej już modować nie będę. Zaczynajmy. Ciekawi mnie jedna rzecz. Co teraz czuje morderca Sayaki? Makoto, czy istnieje chociaż jeden świadek, który potwierdza twoją niewinność? Chyba nie. Nawet teraz udajesz, że nie jesteś mordercą? Ciekawe, ty cwana łajzo. Ja wykonałem kawał swojej roboty. Mam nadzieję, że reszta odkryje, kto zabił. A więc czas nareszcie nadszedł. Jesteś gotowy? Oj. Nie ma sensu stać w miejscu. Wejdźmy już do windy. Pora zdecydować o naszej przyszłości. Kruca Fuchs, teraz mamy iść tam na dół? Jak mi się nie chce. Jeśli chcesz się z czegoś wyspowiadać, Makoto, to mogę stać się na chwilę księdzem dla ciebie. Nie jestem winny. Mam nadzieję tylko, że nie pojebałem klawisza od modulowania Monokumy i od tego echa. Co za kurwa łeb! Nawet stworzył specjalną salę pod tą zjebaną rozprawę. Dobra, to już chyba wszyscy. Gdzieś chyba Hifumi jeszcze jest, prawda? Prawda. Ty lista na rozpraw jest niczym najmroczniejszy loch. Mam nadzieję, że sercem wszechświata nie jesteś ty, panie Naegi. Dobra, mamy chyba wszystkich. Prawda, prawda, wchodzimy. O nie, zapomniałem jeszcze o tej lasce, która tam się zna na informatyce i programowaniu. No trudno. Zgaduję, że nie mam innego wyboru, niż wejść do... Jeszcze raz. Zgaduję, że nie mam innego wyboru, niż wejść do tej windy. Pora to zakończyć. Dobry pomysł. Boisz się? Nie, jest w porządku. Pamiętaj, że musisz dać radę sam rozwiązać tę sprawę. Ja mogę ci tylko pomóc. Jeśli tego nie zrobisz, nigdy nie odkryjemy prawdy. Muszę odkryć, kto jest mordercą Sayaki. Nie trzeba mi tego mówić. Zrobię to dla Sayaki. Obiecuję, że odkryję, kto jest mordercą. Kiedy podniosłem głos, żeby dodać sobie odwagi, odwróciłem się w kierunku windy, czując wyraźnie bicie serca. Z każdym krokiem serce wydawało się bić jeszcze szybciej i mocniej. Kiedy wszyscy weszli do środka, brama się zamknęła, a winda zaczęła lecieć w dół. Czułem się dziwnie, jak w jakimś metalowym pudełku, które wydaje charakterystyczne dźwięki. Zastanawiam się, czy to samo czuje więzień, który idzie na własną egzekucję. Nie idziemy na egzekucję, Makoto. To bardziej sprawa sądowa, którą ktoś z nas musi przegrać. Z każdą chwilą w windzie robiło się coraz ciemniej. Nareszcie jesteście! Jak to wygląda? Podoba wam się sala rozpraw? Wygląda jak z Hollywoodu, co nie? Nie, wygląda jak gówno. Dobra, dobra, proszę stanąć na swoje miejsca. No szybko, pyk, pyk. Wszyscy zrobili to, co kazał Monokuma.
Miejsca zostały ułożone w okrąg. Monokuma ułożył je tak, żebyśmy się widzieli. To oznacza, że każdy będzie widział ekspresję każdego z nas. Powietrze wydawało się strasznie ciężkie. Kurtyna odsłoniła się. Pierwsza rozprawa wystartowała. Nie mam pojęcia, jak mam to teraz nazwać. Zabójczy osąd. Zabójczy wyrok. Zabójcza zdrada. Zabójcza gra. Zabójcza obrona. Zabójcza wiara w koniec. Zabójcza rozprawa klasowa. Dobra, czy chcesz zrobić zapis? Pewnie, że tak. Lecimy z tym koksem. Otwórzę handbook. No boje prawdy, przedmioty, profile. Teraz sobie to ogarniemy. Umiejętności? Ej, właśnie, bo chyba zrobiliśmy jakąś umiejętność. Depresyjna to kata. Zwiększa zadawane obrażenia, gdy wypowiedź jest niszczona podczas momentu prawdy. Mamy jeszcze 7 punktów. Mamy jeszcze jakieś umiejętności? Nie, tylko tą. Dobra, otwórz handbook naboje prawdy. Lik Monokumy, tego nie przeczytaliśmy jeszcze. Ofiarą była Saeko Maizono. Szacowany czas śmierci 1:30. Ciało zostało znalezione w pokoju Makoto w akademiku. Zmarła w łazience. Powodem śmierci jest zgięcie nożem w jej brzuch. Jej prawy nadgarstek wygląda na złamany. Dobra. Jest duża liczba rys i zadrapań na ścianie oraz łóżku w pokoju Makoto. Makoto zabrał to z gabloty przy wejściu do sali gimnastycznej i zostawił w swoim pokoju. Miecz znaleziony na podłodze w środku pomieszczenia był wyciągnięty z pochwy. Makoto zabrał to z gabloty przy wejściu do sali gimnastycznej i zostawił w swoim pokoju. Pochwa została znaleziona niedaleko miecza i widać na niej ślady zadrapania przez ostry przedmiot. W noc morderstwa Makoto i Sayaka zamienili się pokojami i kluczami do nich. Kiedy ofiara została znaleziona, klucz Makoto również był w pokoju. Sayaka początkowo prosiła Makoto, aby się zamienili, kiedy ktoś próbował wejść do jej pokoju, przez co się przestraszyła. Narzędzia był w biurku Makoto, zanim tam przybył. Pozostał nieotwarty i nie ma żadnych śladów użycia. Reszta uczniów twierdzi, że nie używała narzędzi, ale nadal. Nie było ani jednego włosa na scenie zbrodni. Ponadto wajch wygląda na używany. Prawy nadgarstek Sayaki został złamany oraz błyszczał w miejscu urazu. Ponadto jej dłonie wydawały się całkowicie czyste, z wyjątkiem palca wskazującego na lewej dłoni, który miał trochę krwi na sobie. No i właśnie, ta wiadomość, pośmiertna wiadomość. Ja już chyba wiem, co oznacza. Aczkolwiek zobaczymy, czy wy się pokopujecie. Ciąg cyfr zapisanych krwią na ścianie w łazience Makoto. 11037. Zakłada się, że Sayaka zapisała te cyfry opierając się o ścianę, kiedy umarła. Drzwi do łazienki Makoto miały trudności z otwieraniem się, ponieważ nie do końca mieściły się we framudze. Jedynie dwie osoby znały sposób na otworzenie ich. Byli to Makoto, właściciel pokoju, oraz Sayaka, ofiara. Klamka w drzwiach do łazienki Makoto była złamana. Wszystkie śruby zostały częściowo lub całkowicie usunięte. Tabliczki na drzwiach pokoju Sayaki i Makoto zostały w pewnym momencie zamienione miejscami. W kuchni znajduje się zestaw noży kuchennych. Podobno jeden z noży zaginął. Nóż z kuchni zniknął w trakcie, kiedy Aoi była w jadalni. Aoi przyrzeka, że Makoto nie pojawił się w jadalni ani razu, kiedy ona tam była. W szkole znajduje się pokój na śmieci. Jest on zablokowany przez bramę, którą można otworzyć tylko kluczem. Spalarnię można uruchomić za pomocą przełącznika obok maszyny. Hifumi był na dyżurze i twierdzi, że kiedy ostatni raz widział spalarnię, była wyłączona. Kawałek spalonej koszuli, który znaleziono pod spalarnią w pokoju na śmieci. Najwyraźniej jest to część mankietu koszuli i ma na sobie widoczną plamę krwi. Kawałki szkła znalezione obok spalarni w pokoju na śmieci. Jak się okazuje, szklana kula idealnie się mieści w dłoni. I Yasuhiro przypadkowo zostawił kulę w pralni, więc każdy mógł przyjść i ją zabrać. Dobra, mamy wszystkie dowody, przeczytaliśmy, lecimy z tym koksem. Rozprawa klasowa. Zacznijmy od wyjaśnienia zasad rozprawy klasowej. Pamiętajcie, że wasze głosy zdecydują o wynikach. Tadashii
Jeśli dojdziecie do tego, kto zabił, tylko morderca zostanie ukarany. Jeśli jednak wybierzecie złą osobę... Karę dostanie tylko... dostanie każdy oprócz mordercy, a ten, który zdecydował oszukać swoich przyjaciół, ukończy tę szkołę. Morderca jest jednym z nas, prawda? Oczywiście. Dobrze więc, niech wszyscy zamkną oczy i ktokolwiek to zrobił, niech podniesie rękę. Nie udawaj debila. Dlaczego morderca miałby podnieść rękę do cholery? Zanim przejdziemy dalej i rozpoczniemy rozprawę, mogę zadać jedno pytanie? W ogóle, wiecie co, tutaj widzę, że jest zesrany ten dubbing strasznie, bo tylko albo część tłumaczą, albo tłumaczą wszystko. I tak, kurde, człowiek jak to czyta i próbuje dubbingować, to tak nie idzie. O co chodzi z tymi portretami? Czułbym się naprawdę okropnie, gdyby wasi przyjaciele zostali pominięci tylko dlatego, że zostali zabici. Prawdziwa przyjaźń przenika nawet przez barierę śmierci. Przyjaźń przenika? Okej, a co z tymi pustymi miejscami? Od początku jest nas 15, więc dlaczego jest 16 miejsc? O, bez powodu. Po prostu przygotowałem te sale, aby w rozprawie mogło uczestniczyć 16 osób. Okej, to tyle jeśli chodzi o wprowadzenie. Przygotujcie się na start! Najpierw podsumujmy sprawę, a teraz pora rozpocząć rozprawę! Za chwilę zaczniemy debatę, która zdecyduje o tym, kto zabił Sayakę. Wszystko co widziałem, wszystko co słyszałem. Muszę wykorzystać każdą rzecz. Jeśli tego nie zrobię, wszyscy na mnie zagłosują. Za chwilę rozpoczniesz swoją pierwszą nieprzerwaną debatę. Chciałbyś się czegoś o niej dowiedzieć? Pewnie, że tak. W miarę postępów w trakcie każdej klasowej rozprawy będziesz musiał stawić czoła tak zwanym nieprzerwanym debatom. Podczas nieprzerwanej debaty poszczególne postacie będą przemawiać bez chwili przerwy. To coś więcej niż klikanie tak lub nie. Będziesz musiał przebić się przez kłamstwa swoich przyjaciół i dociec sedna prawdy. To oznacza, że będziesz musiał użyć naboi prawdy, żeby obalić to, co mają do powiedzenia twoi przyjaciele, alias przeciwnicy. Wszelkie potrzebne naboje prawdy, które znalazłeś podczas śledztwa, zostaną załadowane do cylindra prawdy. Użyj myszki, aby wycelować, a następnie strzel za pomocą lewego przycisku myszki. Co by tu jeszcze powiedzieć, żeby zająć czas antenowy? Zwracaj uwagę na wypowiedzi każdej z postaci i używaj naboi prawdy, żeby wstrzelić się w słowa. Pamiętaj, jeśli skończy ci się czas, automatycznie przegrasz. Kiedy naciśniesz Escape podczas trwania debaty, wyświetli ci się klawiszologia. To tak na wszelki wypadek, jakbyś miał krótką pamięć. No dobra, życzę ci szczęścia oraz udanego wstrzeliwania się w odpowiednie słowa. Nieprzerwana debata. Ślady walki. I co musimy z tym zrobić? Stwierdzam, że osoba, która została zabita, to panna Sayaka Maizono. No tak, wszyscy już to wiedzą. Morderstwo miało miejsce w pokoju Makoto. W łazience. Wydaje mi się więc, że morderca musiał wziąć ją z zaskoczenia, kiedy była w łazience. Nie miała szans się obronić. No właśnie, miała szansę. W ostatnim zdaniu jest coś dziwnego. Czuję, że to zdecydowanie zaprzecza temu, co już wiem. Jako, że to twoja pierwsza nieprzerwana debata, chciałem ci coś wyjaśnić. Jeśli nie będziesz mógł dostrzec nieścisłości, cała sekwencja debaty zostanie powtórzona.
Podczas odtwarzania sekwencji debaty niektóre słowa były innego koloru. Zauważyłeś? To jest potencjalnie dziura w tym, co mówi dana osoba, jego słaby punkt. Słabe punkty ujawniają ważne, choć nie zawsze prawdziwe fragmenty wypowiedzi danej osoby. Naboje prawdy, które zbierałeś podczas śledztwa, są skuteczne przeciwko tym słabym punktom. Więc, kiedy zobaczysz taki słaby punkt, nie wstydź się i strzelaj, tylko pamiętaj, że nie każdy słaby punkt jest dobry. Możesz również przewijać sekwencję, trzymając klawisz Ctrl. Ja zmykam na chwilę i daję ci w spokoju grać. Życzę ci szczęścia i dobrej zabawy. Dobra, to już czytaliśmy. Co tak, ślady walki były, więc... To nie jest prawda, że ona nie miała szansy się obronić. Rozłam. Poczekaj chwilę, Chichiro. Przypomnij sobie, jak wyglądał mój pokój. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki rzeczy zostały w nim porozrzucane, można założyć, że z pewnością doszło do walki. Walki między kim? Między Sayaką i mordercą, oczywiście. Chcesz powiedzieć, że Sayaka nie została zaatakowana z zaskoczenia w łazience? Pierw musiała zostać zaatakowana w pokoju, potem zbiegła do łazienki, próbując się ukryć. Morderca poszedł za nią tam i dokończył robotę. To było oczywiste dla osoby, która widziała scenę zbrodni. Nie trzeba więcej tłumaczyć. Wybaczcie. No dobra, co dalej? Następnym tematem jest narzędzie zbrodni. Wow, to zaczyna wyglądać jak prawdziwa rozprawa. Musimy ustalić, czego użył morderca do zabicia Sayaki. Zestaw noży kuchennych. No na pewno nie użył tego miecza, bo to była replika tylko i wyłącznie. Więc czym morderca zabił Sayakę? To był jakiś ostry przedmiot, który morderca wbił w jej brzuch. Nie! Nie chciałem tego. Więc morderca użył losowego nożyka, który miał przy sobie. Jak można zrobić coś takiego? Co za skurwysyn? Pila, coś tu jest nie tak. No nie, to nie był przypadkowy nóż. Bez dwóch zdań to musi być narzędzie zbrodni. Morderca użył losowego nożyka, to nieprawda. Rozłam. Nie. Uważam, że to był nóż, ale nie losowy nóż. Jestem prawie pewien, że to był nóż kuchenny. A? Nóż kuchenny? Podczas śledztwa odkryliśmy, że jeden z noży w kuchni po prostu zniknął. To oznacza, że ten nóż był narzędziem zbrodni. Tak, to ma sens. Z jej brzucha była widać wystający nóż. Kiedy przyjrzeć się temu z bliska, można zobaczyć, że jest to nóż kuchenny. No dobra, więc narzędziem zbrodni jest nóż kuchenny, ale co z tego? To przecież Makoto ją zabił. Mam rację? To dokładnie. Sceną zbrodni jest pokój Makoto. Po co nam więcej do dowodów? Poczekajcie, jestem...
Wnioski wyciągnijcie. Wnioski wyciągnijcie po przedstawieniu argumentów. W przeciwnym razie, jaki jest sens rozprawy? Możemy mówić cokolwiek, to i tak nie zmieni tego faktu. Nie sądzę, żeby to była prawda. Jestem pewna, że jeżeli będziemy się trzymać rozprawy, odkryjemy coś nowego. A? Naprawdę w to wierzysz? Ona ma rację. W tej sprawie musi być coś jeszcze. Co tylko czekasz, to odkryjemy. Jestem tego pewien na 100%. Chciałbyś się dowiedzieć czegoś nowego na temat nieprzerwanych debat? Pewnie, że tak. Możesz użyć skupienia, trzymając klawisz E albo spację. Po wciśnięciu odpowiedniego klawisza czas powinien zwolnić, dzięki czemu będziesz mógł się skupić na tym, co twoi przyjaciele mają do powiedzenia. Poza tym, niektóre cele będą łatwiejsze do trafienia. Skupienie zużywa punkty skupienia. Jeśli zużyjesz wszystkie punkty, czas wróci do normy. Nie martw się, punkty wrócą po pewnym czasie. Używaj ich do woli, żeby strzelać wolniej niż z Max Payne'a. To na tyle. Życzę szczęścia i dobrej zabawy. Dobra, czyli z pasją zwalniamy czas. Nieprzerwana debata. Zeznanie Aoi. Czyli to, że nie było nas po nóż, czy nie zniszczyliśmy. Nie ma wątpliwości, że to właśnie nóż kuchenny był narzędziem zbrodni. No ale co z tego? Kurde. Makoto musiał go zabrać z kuchni. Racja? Dobrze to pokryją mu, kiedy nikogo nie było w jadalni. A potem poszedł i dźgnął nim Sayakę. Więc on naprawdę to zrobił. A no tak więc zdecydowaliśmy. Dotarliśmy do końca. No nieprawda. Nie wziąłem żadnego noża, ale nieważne ile razy to powtórzę, to i tak nie chcecie mi uwierzyć. Jeśli istniałby dowód... Dobra, ja wiem, że to nieprawda. I tak się zwalnia czas. Kontra. Rozłam. Dobra, poczekajcie chwilę. Nie zabrałem noża z kuchni. Następnie powiesz, że nie jesteś mordercą, racja? Proszę bardzo, mów co chcesz. Cóż, to jeśli mam świadka. Co o tym sądzisz, Hina? Pamiętasz, co powiedziałaś mi wcześniej? Więc ostatniej nocy poszłam do kuchni po herbatę. Wszystkie noże były na swoim miejscu. Ale kiedy skończyłam ją pić i poszłam umyć szklankę, jeden z noży po prostu zniknął. Więc według ciebie jeden z noży zniknął, kiedy piłaś swoją herbatę w jadalni, tak? Tak. Żeby wszystko było jasne, nóż zniknął, kiedy byłaś w jadalni. Mam rację? Tak, masz rację. Przez ten cały czas, kiedy byłaś w jadalni, czy widziałaś mnie, jak tam wchodziłem? Nie wydaje mi się. Nie wydaje ci się? Nie, na pewno go tam nie było. Nóż zniknął. Kurwa, autorzy, zdecydujcie się, czy dubbingujecie wszystko, czy tylko kurwa trzy słowa. Ugh. Nóż zniknął, kiedy Hina była jeszcze w jadalni. Nie było mnie tam przez ten cały czas. Innymi słowy, nie ma opcji, że to ja wziąłem nóż. Okej, a co powiecie na to? Co jeśli ta głupia pływaczka i Makoto współpracują, kłamiąc i chroniąc siebie nawzajem? Głupia pływaczka? O, i co najważniejsze, dlaczego miałbym robić coś takiego?
Skoro już o tym mowa, chciałbym zapytać się o coś niedźwiedzia. Jeśli ta dwójka współpracuje, oboje stają się winnymi? Jest pytanie, jest odpowiedź. Każdy morderca może mieć wspólnika, ale tylko ten, który dopuści się zbrodni, zdaje szkołę. Innymi słowy, dwoje ludzi może ze sobą współpracować, ale tylko jedno z nich dostaje z tego nagrodę. Więc nie ma mowy, żeby ktokolwiek tym razem współpracował, prawda? Ale co jeśli współpracowali ze sobą, nie wiedząc o tej zasadzie? Dobry Boże, dość tego. Nie, okej? Okay? Nikt ze sobą nie współpracował w tej sprawie. Ups, nie powiedziałem to na głos? W każdym razie nie poszedłem do kuchni i nie wziąłem z niej noża. Więc nie jestem mordercą. Okej, więc kto wziął nóż? Ina wydaje się być oczywistą kandydatką. Mimo wszystko to powiedziała nam, że była w jadalni. Nie ma mowy, przysięgam, to nie byłam ja. Pewnie, ale czy ktoś to może potwierdzić? Ja mogę. Dokładnie, Sakura była ze mną przez ten cały czas, kiedy piłem herbatę. Nie chciałem pytać, ale muszę mieć pewność. Sakura to... To ja. Ale wtedy jedna z nich nie mogła wziąć noża? Właściwie to nie, ponieważ... No cóż... Po prostu powiedz! Zostałam w pokoju Chiny ostatniej nocy. Byłam naprawdę przerażona przez te dziwaczne filmy. Nie za bardzo wtedy myślałam, więc po prostu zapytałam ją, czy może ze mną zostać. A to oznacza, że obie mamy alibi. Zostałaś w jej pokoju? To nie oznacza, że złamałaś jeden z punktów regulaminu? Nie wolno spać nam nigdzie indziej niż w naszych pokojach, ale to nie znaczy, że musimy w nich zostać. Więc sądzę, że to nie jest problem. Nie mogę. To jest problem. Chłopak i dziewczyna spędzają razem noc? To jest niedorzeczne. Ale ja jestem dziewczyną. Co? Jesteś... O mój Boże, najmocniej przepraszam. Ale jeśli to nie było żadne z was, to jaka zostaje nam możliwość? Właściwie jest jeszcze jedna możliwość. Mam rację, Hina? Tak, dokładnie. Do kuchni przyszła jeszcze jedna osoba, kiedy obie w niej byłyśmy.
Dlaczego nie powiedziałaś tego na początku? Cóż, ponieważ tej osoby już z nami nie ma. Tej osoby już z nami nie ma? O kim mówisz, Hina? Maizono Sayaka-chan. Shokudou ni kita no wa korosareta kanojo da yo. Sayaka. To ona przyszła do jadalni, a potem była już martwa. Sayaka? Osobą, która wzięła nóż z kuchni, jest Hina Sayaka Monokuma. O, no, wychodzi na to, że Sayaka. Nikt inny nie mógł wziąć tego noża. Więc Sayaka zabrała nóż? Mogę zapisać, moi drodzy, ale to by było na tyle. Jest 31 prawie minut odcinka. Dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Mam nadzieję, że się wyrobię z tym odcinkiem jeszcze na godzinę 18. Tak więc trzymajcie się, hej hej!